Pamiętacie może przypadek Hogwarts Legacy, gdzie ludzie chorzy z nienawiści odsądzali J.K. Rowling, czyli autorkę świata Harry'ego Pottera, od czci i biary, namawiając przy okazji do tego, by tę grę bojkotować, by jej nie kupować i jak się okazało, oni osiągnęli efekt zupełnie odwrotny do tego, co było ich celem, bo Hogwarts Legacy był najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku i odniósł naprawdę wielki sukces. Czy podobnie będzie z Grom Stellar Blades? Myślę, że jest na to bardzo duża szansa. Słuchajcie, jeśli pod koniec 2024 roku będziecie robić sobie ranking największych głupot i idiotyzmów, jakich byliście świadkami, to wydaje mi się, że ta cała aferka Denta wokół Stellar Blades będzie mocno aspirować do podium, a kto wie, czy nawet nie do zwycięstwa, bo takie niedorzeczności, jakie tam się dzieją, to już dawno o nich nie słyszeliśmy. Mamy o węgierkę Stellar Blade, RPK postapokaliptyczny świat, fajne walki, dużo świetnie wykreowanych potworów, jakichś wrogów, ciekawy design i główna bohaterka. I jak się okazało, to właśnie ta główna bohaterka gry najbardziej uwiera tym bardzo postępowym i nowoczesnym środowiskom. I chyba już dobrze wiecie, o czym mówię, bo if, czyli główna bohaterka tej gry, o której tu mówimy, ona już występuje wszędzie na każdej platformie społecznościowej, można ją znaleźć taki cyrk się wokół tego rozkręcił. Ja się często boję otworzyć lodówkę, żeby ona tam stamtąd nie wyskoczyła, jest charakterystyczna i ma bardzo mocno podkreślone swoje kobiece, a tutaj i wydawać by się mogło, że no okej, okay, prawda, cóż z tego. Co to za wielka afera i być może nie byłoby o tym tak głośno, gdyby do akcji nie wkroczyli ci, którym to się nie spodobało. Że, wiecie co? Że ta bohaterka to ona jest jednak za ładna. I czy to jest jakiś przypadek? Otóż nie, bo sam twórca gry, on powiedział dość jasno, że halo, to nie jest tak, że my to stworzyliśmy przypadkowo, albo to jakoś tak się stało, bo się stało. Tylko dobrze wiemy, jaki jest target, i dobrze wiemy, co ludzie chcą w tej grze zobaczyć. Więc ją zrobiliśmy. Szczerze mówiąc, kiedy gram w grę, chciałbym zobaczyć kogoś, kto wygląda lepiej niż ja. Tego właśnie chcę. O czym od razu dodał, że jednak jego gra jest skierowana do bardzo konkretnej, czyli dorosłej klienteli. Nie chcę widzieć czegoś normalnego. Chcę zobaczyć coś bardziej idealnego. Myślę, że to bardzo ważne w rozrywce. To w końcu rozrywka. Skierowana do dorosłych. I tak sobie myślę, że to jest coś, o czym już na kanale dyskutowaliśmy przy okazji dokładnie tego filmu, który Wam się tu wyświetla. Znajdźcie sobie, toczyła tam się w komentarzach bardzo ostra momentami dyskusja. Ale co więcej, Pan Kim, czyli twórca tej gry, poszedł jeszcze dalej, czym chyba w dwójnasób rozwścieczył te wszystkie grupki, które gdzieś tam ujadają z jednej. I drugiej strony. Jeśli chodzi o projekt, zwróciliśmy szczególną uwagę na tył postaci, ponieważ gracz zawsze jest zwrócony do tyłu postaci podczas gry. To jest to, co widzą najczęściej, więc pomyśleliśmy, że jest to bardzo ważne. No i jak można było się spodziewać, od razu pojawiły się zarzuty, że ta postać jest zbyt idealna, przeseksualizowana. Że tak naprawdę to takich kobiet nie ma. To nie jest prawda, że, że takie rzeczy się nie zdarzają, i że w grze no to jest absolutnie niedopuszczalne. Pa, Do gry włączył się także Nomen Omen, francuski oddział AGN, który wysmażył u siebie taki oto tekstik, gdzie można znaleźć takie oto cytaty. Projekt gry, a w szczególności jej charakter, podkreślają oczywistą stronniczość. Chcę ją pokonać kosmitę. Ale jeśli możemy to zrobić ciesząc oczy mężczyzny, to jest to swego rodzaju bonus. I dalej, całość jednak nie działa dobrze. Nie jest to nic nowego. Inne gry już wcześniej zdecydowały się podkreślić atuty swoich kobiecych postaci. Bayonetta czy 2B zainspirowała całe pokolenia cosplayerów, i w Ze Stellar Blades jest po prostu nudna. Lalka przeseksualizowana przez kogoś. Kto nigdy nie widział kobiety? I teraz po pierwsze, bo wydaje mi się, że to jest absolutna podstawa, my cały czas mówimy o grze wideo, gdzie jednak można pozwolić sobie na nieco więcej, można zrobić nieco więcej, ma się pewną dowolność i pewnie większą swobodę w kreowaniu świata przedstawionego, ale także bohaterów w nim występujących. No i po drugie, to nie jest tak, że Eve ze Stellar Blade została wyjęta z kapelusza, a ktoś sobie to w jakimś mokrym śnie wymyślił, jak tu stwierdzono, że hej, nie ma takich kobiet, i ten ktoś absolutnie takiej nie widział. Otóż nie, bo główna postać jest wzorowana na absolutnie żywej postaci, na absolutnie żywej e, kobiecie Jinjeę, czyli koreańskiej znanej modelce, która wygląda właśnie tak. I tak. I jeszcze tak. O! I jeszcze tak. I ja naprawdę nie rozumiem tego całego krzyku, że hej, główna bohaterka gry wideo jest załadna. No ludzie, to jest argument tego typu, jak byli ludzie, którzy krytykowali Aloy z Horizona, że o, jest zbyt pucułowata, ma włoski na twarzy, niewiarygodne, prawda? Cóż to się dzieje? Albo Abby z The Last of Us, zbyt umięśniona, za brzydka. No to, to jest ten sam typ argumentacji, czyli żaden. Ale najbardziej jednak śmieszą mnie wszyscy ci ludzie, którzy na sztandarach mają te wszystkie równości, wolności, reprezentacje, prawda? To jest dla nich absolutnie najważniejsze, ale jeśli to dotyczy jakiejś grupy, która im się nie podoba, w tym przypadku to jest super ładna kobieta. Nie, 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 to tak być nie może, to za dużo, bo kobiety tak nie wyglądają, prawda? Jest tylko jeden typ, i to jest ten typ, który my przedstawiamy a ten to jest za dużo i sprzedaje nieprawdziwe wartości. I ja tak sobie myślę, że jednak świat gier wideo jest dość pojemny i zmieszczą się tam i postacie super ładne, super brzydkie i te pośrednie i jakie sobie tam twórcy niewymyślone, bo przecież mówimy o wolności twórczej, tak? No tyle się o tym gada, tak dużo się mówi, no to dlaczego by nie? A koniec końców i tak za wszystkim zagłosują fani, gracze, zagłosują portfelami, jeśli coś mi się nie spodoba, no to... Studio nie zarobi, znaczy ten projekt był chybiony. A mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że Stellar Blade zarobi jednak dość sporo. A najlepiej potwierdzają, to liczby dotyczące preorderów. Grawy chodzi już niedługo, a już jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o preordery, jeśli chodzi o zamówienia przedpremierowe, no to chyba dość dużo mówi, że zainteresowanie jest, że hype jest, a to, że ta krytyka dookoła się kręci, jedynie tą atmosferę podgrzewa i podkręca. I ja osobiście ściągnąłem sobie to demo, które jest do ogrania i wydaje mi się, że jest to taka gierka, która zapewni kilkadziesiąt godzin fajnej nawalanki, takiej czystej rozrywki. Jak tam będzie fabularnie, no to oczywiście nie wiem. Z tego dema wydaje mi się, że jest ciekawie, że jest tam potencjał na jakąś ciekawą historię, ale czy kupię oryginał, czy kupię pełną wersję na premierę, no tu raczej aż tak bym się... Nie rozpędzą. Tak czy siak, dajcie znać, co o tym myślicie, czy to znowu nie jest jakaś super przesada, że hej, nie może być zbyt ładnych, przeseksualizowanych kobiet w grach, bo to może czyjeś tam uczucia urażać, że hej, takich kobiet to w ogóle nie ma i co wy tu robicie. Więc komentarze są do waszej dyspozycji. Eee, napiszcie, czy na przykład, jeśli gracie w jakieś gry, to lubicie tam mieć bohatera, który oddaje tam, nie wiem, was albo przeciętnego Kowalskiego. Czy jednak, jak macie tam jakąś postać, to fajnie, że ona jest nie wiem, jakaś dopakowana, wysportowana, ma jakieś super możliwości w tej grze i po prostu ładnie się na nią patrzy. Jeśli już przeżywamy z nią te kilkadziesiąt godzin w jakimś tam wirtualnym świecie, piszcie, a ja się z wami żegnam. Cześć.